alternatywne sposoby leczenia z trudem torują sobie drogę w medycynie. Wynika to zapewne z tego, że studenci w czasie studiów medycznych w ogóle nie stykają się z problemem innej medycyny niż ta klasyczna z podręczników. Muszą to uzupełnić w trakcie już podyplomowych działań i szkoleń. Lekarze w większości negatywnie odnoszą się do tych innych sposobów leczenia poza klasycznymi, stąd trudność również w dotarciu do źródeł i naukowego udokumentowania tych metod, które jednak są na ogół skuteczne. Myślę, że połączenie nowoczesnej diagnostyki z działaniem osób, które zajmują się medycyną tą nieklasyczną, tak zwaną alternatywną, byłoby na pewno optymalnym wyjściem z sytuacji. W wielu krajach już tak się dzieje. W Chinach przecież równolegle uczą studentów zarówno medycyny klasycznej, tej tak zwanej światowej i europejskiej, jak i dawnej chińskiej medycyny, która opiera się na różnych sposobach jeszcze z dawien dawna ludowych metod leczenia. Myślę, że odnosi się to również do klawiterapii. Jest to jedna z dziedzin, która z trudem toruje sobie drogę, a efekty można udokumentować. Jest to oczywiście znowu bardzo trudne, bo badacze niechętnie odnoszą się do sprawdzania skuteczności tych metod, które praktycznie dają poprawę w niektórych schorzeniach. Klawiterapia dotyczy akurat układu nerwowego, bo w tym jest najbardziej skuteczna i stąd badania tych skuteczności tej metody byłyby bardzo pożądane. I trochę dziwi, że nie wszyscy koledzy lekarze chcą do tego się odnieść w sposób pozytywny. Sam osobiście byłem świadkiem, że po klawiterapii niektóre elementy nerwowe, głównie jeśli chodzi o unerwienie mięśni, po odblokowaniu pewnych zespołów za pomocą klawików, no w sposób ewidentny, w krótkim czasie uzyskiwały właściwy stopień napięcia i wyprostowania tam, gdzie te mięśnie działają jako prostowniki niektórych elementów narządu ruchu. I myślę, że gdyby dopuścić do głębszego zbadania tych metod, a dodatkowo gdyby lekarze chcieli się tym zająć, posiadając dużą wiedzę medyczną, wspartą nowoczesną diagnostyką i podpartą tymi dodatkowymi metodami alternatywnymi, na pewno by to dla pacjentów było bardzo skuteczne i pożądane. Metoda klawiterapii działa powierzchniowo na skórze człowieka. Jest to swoisty rodzaj akupresury, którą pobudza się, stymuluje receptory z grupy dermatomu. Klawiterapia przede wszystkim działa za pomocą takich i takich narzędzi na powierzchni skóry człowieka, nad anatomią układu nerwowego, a szczególnie nad tymi uszkodzonymi miejscami układu nerwowego, jakimi są plaki demielinizacyjne, powiedzmy w mózgu czy w rdzeniu, czy też w nerwach obwodowych, które drogą badań elektromiograficznych możemy też określić, gdzie one występują, powiedzmy w nerwach obwodowych. Mówię o nerwach eferentnych czy też aferentnych. Nerwy eferentne są te, które odchodzą od rdzenia, bo rdzeń jest elementem mózgu, jakby częścią mózgu, które odchodzą od rdzenia i sterują różnymi procesami w organizmie człowieka. Nerwów eferentnych może być, mogą być różne, to zależy od tego, jaki układ nerwowy, jaki rodzaj nerwów, powiedzmy, jest zaatakowany. To samo jest z nerwami aferentnymi, tymi, które z obwodu informują mózg o różnych zaburzeniach na obwodzie. Zabieg przebiega wedle następującej kolejności. Pierwsze robię odreagowanie klawiterapią całych pleców, głowa i całe plecy. I jeśli na drodze pokazują się gdzieś jakieś zaburzenia w przewodnictwie nerwowym, to reguluję te potencjały nerwowe i wzbudzam przewodnictwo nerwowe, które człowiek utracił w wyniku choroby. To jest pierwsza czynność, czyli wywołuje jakby całe przekrwienie, odblokowanie, udrożnienie naczyniowo-ruchowe pleców. Więc po tym odreagowaniu klawiterapią, przekrwieniu, udrożnieniu
neurofizjologicznym układu nerwowego przystępuje do działań na punktach biologicznie czynnych wziętych z akupunktury. I tu Państwo widzicie szpileczki, które są tutaj wmontowane. To są punkty akupunkturowe, które pogłębiają udrażnianie układu nerwowego w stwardnieniu rozsianym. Proszę zauważyć, ten punkt udrażnia krążenie w mózgu. To jest taki dość ważny punkt akupunkturowy. Następny punkt znosi traumę. Te wszystkie przeżycia traumatyzujące w wyniku stresu, w wyniku frustracji i irytacji i jakby odblokowuje dalej głębiej energetycznie układ rdzeniowy i nerwy na różnych poziomach. Te czerwone punkciki to są punkty kortyzonowe, które aktywizują kortyzon, a więc hormon, który jest cudownym w przemianie materii, poprawia przemianę materii. Jest to cudowny lek, naturalny. Następnie są tutaj punkty, które aktywizują odbudowę krwi, akupunkturowe. Inne udrażniają wątrobę, następnie inne narządy, szczególnie jelita, jelito czcze, które służy do jakby technologii zagospodarowania produktów żywieniowych, które przechodzą przez układ trawienny. Z punktu widzenia oczekiwań stwardnienia rozsianego, czyli tą aptekę odbudowuje, aktywizuje ją. No i inne punkty też SMO-skie, które udrażniają pęcherz moczowy w przypadkach, kiedy jest nietrzymanie moczu, czy jakieś zaburzenie zwieracza pęcherza, czy też z wypróżnianiem są jakieś kłopoty. Ponadto jest tutaj też punkt, który odbudowuje krew, znosi anemię. I po udrożnieniu tych punktów biologicznie czynnych, akupunkturowych punktów, bez inwazji, jednocześnie poprawiam punkty odpornościowe przez odbudowę krwi, przez pewne punkty akupunkturowe, które właśnie są do poprawienia odporności tej właśnie własnej, tej immanentnej, immunologicznej. Teraz bym chciał przejść do omówienia punktów, które pokazuję z przodu. Z przodu zaczynam od powłoki brzucha. Przekrwienie, pobudzenie jak największej, bardzo starannie całej powłoki brzucha. Dlaczego? Tu jest koncentracja układu trawiennego. Tu jest wątroba, tu są żołądek, powiedzmy, i tak dalej, jelito czcze i tak dalej. Powłoki brzucha, które są też porażone często przy stwardnieniu rozsianym, zniesienie asymetrii odruchowej powłoki brzucha. Pęcherz moczowy, proszę zauważyć, udrażnia tętnice, które zawiadują kończynami dolnymi. I poruszam olbrzymią ilość punktów, które regulują układ trawienny, wzmacniają mięśnie, powłoki brzucha i tak dalej. Następnie przechodzę wyżej. Oczywiście tu są też punkty, które poprawiają odporność, odbudowują krew, wznoszą nerwice układu wegetatywnego, czyli apteki naszej. Poprawiam układ oddechowy i to w sposób radykalny się poprawia, pogłębia się. Gdybyśmy robili pomiar z pirometrem, to znacznie pojemność płuc podczas oddechu się tutaj udrażnia. Poprawiam pracę serca. Przechodzę wreszcie do pewnych punktów, które wyciszają psychicznie. I program nieistniejącej grasicy. No jak wiemy, grasica zanika, włóknie jest w okresem dojrzewania. Ale matryca programu odpornościowego z punktu widzenia limfocytów, które produkował kiedyś gruczoł gracicy, pozostaje i ona jest aktywna. Reguluje tarczycę w bardzo skuteczny sposób i poprawia mięśnie szkieletowe, klatki piersiowe itd., itd. I to jest jakby drugi cykl zabiegu. Trzeci cykl zabiegu, proszę Państwa, udrażnia nerwy sterujące kończynami górnymi i to, co Państwo tu widzicie, całą tą sieć, to nie tylko jest udrożnienie, powiedzmy, nerwów układu piramidowego, czyli motorycznych, które sterują kończyną górną. Chcę Państwu powiedzieć, że kończyna górna, szczególnie dłoń, ma największą powierzchnię w mózgu z punktu widzenia procesorów. To jest najbardziej złożona czynność właśnie kończyn górnych, szczególnie dłoni. Więc ta droga cała jest udrożniona, a to są punkty, które udrażniają sprawność tej kończyny górnej. Ponadto
jak ktoś nie może podnosić ręki do góry, to są pewne punkty, które również odblokowują tą zdolność i po pierwszym zabiegu można już rękę podnosić sprawnie do góry. Tu się również reguluje serce, reguluje się tarczycę, elektrolity poprzez stymulację na pewnych punktach wywołuje się określoną reakcję gruczołków przytarczycznych, które zwalają, aktywizują na przykład większą ilość jonów wapnia do surowicy krwi i to sprzyja wywołuje lepszą pompę wapniową w układzie trawiennym. Tu są punkty, które kapitalnie udrażniają apraksję kończyny górnej, czyli zdolność ruchową. Następnie, jeśli ktoś ma już tak dalece wyniszczoną, że on nie jest w stanie nawet ruchów większych wykonać, już nie mówię o precyzji, ale trzymania czegoś w dłoni, to nawet robię wewnętrznie w dłoni po linii układu kostnego aż do koniuszków palcy, a z zewnętrznej strony dłoni między kośćmi śródręcza, między palcami robię również pobudzenie, bo tak właśnie przebiegają nerwy. Między palcami przebiegają nerwy, które sterują palcami. I poprawia się w ten sposób i dokrwienie, i kondycję tych nerwów. Codziennie powtarzając ten zabieg, uzyskuje się kapitalne efekty. Również pobudzam drogi piramidowe, które mają swoje odzwierciedlenie na końcówkach palcy, około 2-3 mm od paznokcia na opuszce palca. Przechodzę teraz do omówienia kolejności zabiegu tyczącego kończyn dolnych. Wcześniej, jak już nadmieniłem, drogi nerwowe były już udrożnione, wyregulowane. I teraz zaczynam stymulować całą powierzchnię kończyny dolnej. Bardzo starannie, dosłownie całą powierzchnię. I to kilka razy, 7, nawet 10 razy przechodzę, żeby wywołać pobudzenie, przekrwienie, pobudzić te wszystkie receptory związane z grupy, powiedzmy, dermatomu, neurotomu, miotomu i sklerotomu. W środku, w dole podkolanowym udrażniam tętnicę podkolanową plus nerw strzałkowy, nerw piszczelowy. I tu są jeszcze punkty, którymi wzmacniam kończyny dolne. To są punkty z grupy punktów biologicznie czynnych, akupunkturowych. Te punkty czarne, które prezentuję, to są właśnie punkty odpornościowe. Ten na przykład działa kapitalnie na szpik kostny. Efekty są dosłownie w kilka dni. Podobnie jest z drugiej strony taki punkt. Zielone punkty, tu włączyłem, one udrażniają krążenie i znoszą migrenę w sposób wyjątkowo skuteczny. Przy okazji, to jest jakby taki dodatek. No i następnie dalsze punkty, które tu widzicie. Stopę robię również całą dookoła wielokrotnie i plus do tego punkty celowane. Od grzbietu stopy przechodzę między kośćmi śródstopia bardzo starannie, wielokrotnie. Od spodu stopy przechodzę po kościach śródstopia. I jeśli ktoś ma zespół opadającej stopy, czyli ma porażenie nerwu strzałkowego i ono się zwykle zaczyna tu już od poziomu kolana, to są punkty, które stymulują, znoszą zespół porażenny stopy, łączone z udrożnieniem neurofizjologicznym układu nerwowego, szczególnie piramidowego, czyli ruchowego, motorycznego. Te punkty celowane kapitalnie współdziałają później, jak już jest udrożnienie fizjologiczne, neurofizjologiczne, to one jakby dopełniają skuteczność zabiegu. Od strony grzbietowej robię między kośćmi, palce robię po bokach, tak jak dłonie z jednej strony, między palcami bardzo starannie wywołuję przekrwienie, żeby udrożnić nerwy, które sterują palcami. Ucho jest wykonywane jako czynność praktycznie ostatnia. Ucho jest zawiadywane kilkoma nerwami czaszkowymi. Między innymi piątym nerwem czaszkowym, dziesiątym, dziewiątym. I proszę zauważyć, w uchu jest jakby odzwierciedlenie całej sylwetki. Tutaj jest zwykle jakby głowa i tu jest większość punktów regulujących głowę. Układ oddechowy i trawienny. Układ kostny, rdzeń, kończyna dolna, miednica i tak dalej. Tu jest zlokalizowane między tą grobelką a obrąbkiem ucha kończyna górna.
przykładowo palce stopy są na tej grobelce, a palce dłoni w tym miejscu. I na obrąbku ucha mamy układ chłonny, czyli taki, który bardzo pomaga nawet w chorobach nowotworowych. I przez ten krótki odruch, no bo to jest bardzo blisko mózgu, uzyskuje się kapitalne efekty. Oczywiście przy osoby, które są usprawniane klawiterapią, wszystkie mają zabieg wykonywany również na jednej i na drugiej małżowinie ucha. Do tego przyuczam osobę towarzyszącą, która później w domu powtarza te zabiegi w sposób taki mechaniczny. Nie musi wiedzieć nawet, co robi. Ważne liczą się efekty tego działania. Ruch dla człowieka jest cudownym lekiem. Ludzie, kiedy zaczęli jeździć samochodami, po prostu mają za mało ruchu. Ruch jest pompą życia. Ruch jest pompą przemiany materii w człowieku. Zwykle zaleca się ćwiczenia poranne. Nie, ćwiczenia przed snem, tylko odpowiednio dobrane. I tu widzimy pierwsze ćwiczenie, które tak powszechnie jest zwane pajacykiem, polega na wykonywaniu określonych ruchów rotacyjnych. Jak widzimy w kręgosłupie, głowa idzie w lewo, kolana w prawo, stopy są dość szeroko rozstawione, przedramiona w stawach łokciowych pracują. Można powiedzieć, że cały aparat ruchowo-oporowy człowieka w tym ćwiczeniu bardzo lekkim, w odciążeniu, pracuje. Przy tym ruchu swobodnym, który wykonuje się w tym pajacyku, ułatwiamy w układzie naczyniowo-ruchowym, sercu i wszystkich naczyniach obwodowych na poziomie całego organizmu, nie tylko w mięśniach, nie tylko powiedzmy w tkance zewnętrznej, ale również w układzie kostnym, aparacie ruchowo-oporowym ułatwiamy krążenie krwi i krew krążąc w tym bardzo lekkim ćwiczeniu odprowadza wszelkie toksyny, wszelkie metabolity, produkty procesu spalania poprzez płuca, poprzez skórę, poprzez nerki. Wydalamy te różne świństwa, jednocześnie dotleniamy krew, wprowadzamy dożywienie, dotlenienie właśnie w tych miejscach, które były najbardziej obciążone i po takim ćwiczeniu przed snem, które nie podbija krążenia, człowiek bierze sobie natrysk i kładzie się spać. I proszę sobie wyobrazić, że nic nie zalega z toksyn podczas snu, bo to wszystko jest odprowadzone. Rano wstaje i czuje się bardzo dobrze, bo żadne dolegliwości, żadnego zmęczenia nie ma, bo krew wszędzie dotarła. Dziękuję. To jest jedno ćwiczenie. Teraz drugie ćwiczenie przed snem jest również bardzo zalecane. Klęk na kolanach, podparty kończynami górnymi. I będzie teraz wykonywał taki przysiad, skłon taki jak Allah, jak muzułmanin robi przed Allahem. O. I przeniesienie później z lekkim przesunięciem dłoni do przodu, przesunięcie i wsparcie głowa do góry idzie teraz. I to jest drugie ćwiczenie. Proszę zauważyć, co te ćwiczenia dają. U ludzi, którzy mają kłopoty z podnoszeniem nóg, wymuszamy tym ćwiczeniem podnoszenie róg. Masujemy bardzo dobrze aparat ruchowo-oporowy kolana, cały kręgosłup, mięśnie podłużne, barki. Jest to wspaniałe ćwiczenie, nie wymaga wysiłku i ułatwia krążenie, dotlenia świetnie, odprowadza toksyny przez oddech, skórę i nerki. I dziękuję. To ćwiczenie polega na podciąganiu kolan i przekładaniu kończyn górnych do podłoża równolegle. Podciąga kolana i głowę do siebie i przekłada kończyny górne do tułowia. Ćwiczymy. I raz, i dwa. W tempie. Proszę zauważyć, bardzo kapitalne ćwiczenie wzmacnia mięśnie brzucha, mięśnie podłużne, czworogłowy, mięśnie w kończynach dolnych. Cały kręgosłup w pracy jest w tej chwili. Czwarte ćwiczenie to jest tak zwane maglowanie kręgosłupa. Polega na tym, żeby wywołać falowanie kręgosłupa z jednoczesną rotacją głowy w lewo, w prawo, ale tylko wówczas podnosimy część piersiowo-lędźwiową do góry,
kiedy głowa jest w skrajnych położeniach, kiedy głowa przechodzi z lewa na prawo czy z prawa na lewo, w tym momencie kręgosłup leży, przylega do podłoża. Natomiast w momencie, kiedy głowa osiąga skrajne położenie, wypychamy część tą właśnie kręgosłupa, gdzie leżą dłonie. I proszę, ćwicz, ćwicz. I widzimy, jak kręgosłup się w tej części dolnej podnosi. O, i co to ćwiczenie daje? Otóż kapitalnie działa relaksująco na ogólną fizjologię człowieka. Udrażnia krążenie w najbardziej przeciążonym układzie kostnym, jakim jest właśnie kręgosłup w całych swoich strukturach złożonych. Tam są największe przeciążenia. I stresowe, i fizyczne. I przez to ćwiczenie doprowadzamy do kapitalnego dokrwienia, odprowadzenia toksyn, odprowadzenia różnych metabolitów szkodliwych i dożywiamy świeżą krwią, dotleniamy te najdrobniejsze struktury, przez które trudno było krwi przepływać z powodu zmęczenia i różnych ucisków itd. Dziękuję. Bzdurą jest to, co ja pacjenta nie diagnozuję. Pacjent do mnie przychodzi z pełną diagnozą lekarską, neurologiczną. Jakie muszą być wymogi? Pacjent musi mieć aktualny rezonans magnetyczny głowy, ewentualnie rdzenia, jeśli zachodzą podejrzenia, że gdzieś jeszcze w układzie rdzeniowym następuje demielinizacja. I musi mieć opisane plaki demielinizacyjne w milimetrach. Zachodzi podejrzenie, że po twojej klawiterapii, pod wpływem regulacji krwi od strony jakościowej cofają się plaki demielinizacyjne. Dlatego pacjent musi mieć bardzo precyzyjną diagnozę neurologiczną. Czyli rezonans magnetyczny głowy, plaki opisane w milimetrach, to jest jedno badanie. Drugie badanie musi mieć również proteinogram białka, czyli frakcje białkowe. Co jeszcze musi mieć? Musi mieć ankietę wypełnioną. Ankietę, którą ja opracowałem razem z neurologami, w konsultacji z neurofizjologami. Ta ankieta jest w internecie. Musi ją sobie wydrukować i neurolog, który go tam prowadzi, powinien tą ankietę wypełnić. Nie miałem przypadku, że mi się nie udało udrożnić krążenia. To jest 20-paroletnie doświadczenie w zakresie udrażniania układu współczulnego. Życie wraca.